Pieszczoch, no. Pieszczoch. Pieszczoch, nie udawaj. Ukrywam się przed tobą. Ukrywacie się przede mną? Pieszczoch, wstawaj. Kot się nie ukrywa. Pieszczoch, wstawaj. Pieszczoch. Zimno ci. Pieszczoch, wstawaj, jemy śniadanie. Pakujemy się i wracamy do domku. Za oknem pogoda. Wy widzicie jasność, ale zapewniam wam, że jest ciemność. Pogodowa ciemność. Słońce nie jest, słońce też nie będzie. Słońcu, zaraz będziesz mieć jeszcze większą depresję, także wstawaj. Dlaczego? Bo coś sobie uświadomiłem. Co? No, że sezon się zaczyna i musimy meczowy i musimy plany poprzestawiać. Zoptymalizować pod kątem dni meczowych. Także Pieszczoch, wstawaj, zjemy śniadanko, a później ci wytłumaczę wszystko. Nie, to ja już w ogóle nie wstaję, nie chcę się denerwować. Kicia, chodź pod kobrę też. Chodź, Kicia. Bo was tu zostawię, chodź, wszystkich, no. Dobrze, chodź. Kicia, jak się zawiecha, chodź. Chodź, chodź też do nas, chodź. Też się schowasz pod kobrę, chodź. No chodź. O, jak, patrz, jaki tresowany kot. Chodź. Zadziwiające to jest. Chodź. Że ty umiesz z nim rozmawiać. O, widzisz, i teraz my tak będziemy. Takie będzie statko, tak? Trzutka. Sushi. Sushi, wyjaw głowę. Chodź. Chodź, Sushi, na kabanosa. Sushi nie chce na kabanosa. Zdecydowanie na pewno nie chce siku tego. No na pewno siku to nie chce, no. Siku to bym mu nawet odradzał, bo... Zobacz, Sushi. Zaraz zawołaj, co? Sushi! Sushi! Doleciało dopiero. Kto mnie woła? Kto mnie woła? No pięknie. Naprawdę pięknie. Dobra, bez żartów. Zbieramy się. Come on, słoń. Pieszczoch, idziemy. Chodź. Nie spłukaj na mnie, jak na Sushiego. Chodź, Sushi. Susz, chodź. Susz. Wszystkich, którzy mnie oglądają, jestem Susz, nie Susz. Susz tam. Ty jesteś Słoń Pieszczoch. Nie powinieneś jestem... zmienić w ogóle nazwę kanału. No, Słoń Pieszczoch. Słoniu dwa. Nie, to ja jestem lew od słonia. Słoń jest prekursorem moich kroków lwich. Chodź, Sushi. Sushi też nie idzie, palił, w ogóle nie reaguje. Jezus Maria, jak mi się ciężko gada. No chodźcie, rzesz, no. Nie zawijaj się w kokon. Dobra. Chodź, bo śniadanie musisz zrobić, no. A ty musisz pozmywać. No dobrze. Jak to pozmywasz, to ja zrobię. Ja pozmywam, a ty zrobisz śniadanie. Nie kłamszy, wszyscy wiedzą, że nie pozmywam. Zamienimy się, no. Dobra, idę robić śniadanie, ty wstawaj. No słońka! Boże święty, jak na nartach normalnie. Mi nikt nie idzie, bo Sushi też zaś popiera moją petycję. Byłem rano już w sklepie, kupiłem świeży chlebek, kupiłem masełko, kupiłem szyneczkę. Będziemy jeść. To jajka ugotujemy, no nie? No. Jajowar ugotuję. Jajowar ugotuję. Dobra. Za 5 minut widzimy się na dole. Sushi, czy ty słyszałeś, że już wracasz do Łodzi? Słyszałeś, Sushi? Słyszałem. I co? Spoko. Wcale nie. No, Sushi, tak pójdziemy nie... Pójdziemy do Da Grasso. Sushi, nie chodzi do Da Grasso. Ale pan chodzi i przynosi dobrą pizzę. Tylko pizza cię interesuje, nie Sushi? Tylko pizza pana interesuje. Nie, tylko słoń interesuje. Lew zrobił mięsnego jeża znowu. Zrobiłem. Ale zobacz, żeś tu nakro... z jajowaru.
piękne jajeczko. Źle nabiłeś. Co? To źle zrobiłem. Ale źle żeś nakroił, chciałeś powiedzieć, czy coś? Tyle zjemy? Dużo żarcia. Za dużo, tak? Nie, świetnie. Dokleić z powrotem do chlebka i ściągnąć masełko. Świetnie, świetnie. Myślałem. Smacznego. Smacznego, Słońciu. Ej, zobaczcie, powiedzcie mi coś. Czekajcie, bo jest zaparowana szyba. A, nie będzie go widać, lew. Zobaczcie, tam siedzi. Czy to jest dzięcioł? No wydaje mi się, że tak. I on siedzi, wyjada, to jest ta kostka, w której zatopione są robaczki, a przecież dzięcioły wyjadają insekty, nie? Więc taki duży dosyć. Zobaczcie, jaki on jest duży. O, widzicie, jaki ruch w karmnikach. Sorry za ostrość, ale wiecie co, no na takim dużym zoomie to ciężko złapać jeszcze, jak on się rusza. O, no pokaż się. Zobaczcie, jaki on jest grubiutki. Kurde. Za duży zoom. Ale powiedzcie, czy to nie jest dzięciołek? Tak mi się wydaje, że to może być dzięciołek. Zobaczcie, jaki on jest duży w porównaniu do sikorek. No. Teraz się odchyla tam do tyłu. I on w ogóle nie wchodzi do karmnika, tylko siedzi na drzewie? Albo ten, albo właśnie to odgryza. No w sumie to było logiczne jakby. Właśnie wyjadał tu z robaczkami. Tam zobaczcie, w karmniku, który lew zrobił, już jest ruch. Już się ptaszki zainteresowały. Jeszcze im w środku przywiązałam kulę drutem i wysypałam karmę, także widzicie, jest ruch. Ale się jaram. Wydaje mi się, że to dzięcioł. Ale ja się nie znam na ptaszkach. A więc kochani, my wyjeżdżamy. Już tu już czeka na łóżku, tak? On zamyka okiennicę. Kicia w kontenerku. Wszystko mamy posprzątane. Walizka spakowana. Dzisiaj w czarnym dresie i w kitce. Dawno nie miałam związanych włosów. Więc tak, ten dres jest przewygodny, naprawdę noszę go non stop, uwielbiam go. Także słuchajcie, tutaj moja waliza. Zamykamy wszystko. Kicia więzień. Tak. O, wiem. Ja też nie chcę wracać do Łodzi wcale. Ale co zrobić, kocie? Powiem wam, że najgorsze jest to, że tutaj jak wyjeżdżam, to jest tyle rzeczy do zrobienia, to spuszczanie wody i tak dalej. O, to są wszystkie rzeczy, które zabieramy. Kota też zabieramy. Widzicie? Tutaj wszystko pozakrywam. Wszystkie tutaj rzeczy pomyte. Tu jeszcze do zabrania. Tam dywan. Więc tak, zawsze jest zabawy z tym wyjazdem, nie lew? Nie, słoń. Chodź, ciebie też już. Lewek, zniesiesz walizkę z góry? Chodź. Jak znajdę czas. O, cóż je. Tak, cóż je. My też jedziemy. Piesek też jedzie. Boże, na Mazury. Do Łodzi jedziemy, sushi, do Łodzi, no. Tak. Tak, widzisz. Także zwijamy się. No. Koniec wakacji. Do roboty, powiedz. Do roboty pies wraca, tak? Nie trzęś się, nie musisz się... O Jezus. Już się trzęsie. Do roboty. Ja nie chcę. Suzi na L4? Psio L4? Tak? Psio L4.
Ojejku, ale jestem rozczochrana, ale był taki wiatr, jak szliśmy teraz z samochodu, że masakra. W domu jest zimno, więc podkręcałam ogrzewanie, bo też chyba tutaj wiało, jak nas nie było. Tomek tradycyjnie pojechał po pizzę, bo przecież nie może być inaczej. Ja się zabieram za rozpakowanie tego wszystkiego. Teraz nastawiam jakieś pranie tradycyjnie. I tak, powiem wam, że to jest... Uwielbiam nasz dom na Mazurach. Ale fajne to jest, jak się wchodzi do, właśnie do mieszkania i nie trzeba się martwić o ogrzewanie, o ciepłą wodę, wszędzie jest ciepło. To jest i o, zmywarka. Właśnie nie patrzę, to jest jednak, słuchajcie, luksus. Naprawdę. Którego się nie docenia na co dzień. Tak, sushi? Co jest? Zwierzątka też są głodne, tak? Więc zaraz też nakarmimy, bo już jest która? Powiedz, która jest? Za 15:06! To już normalnie czas na kolację, tak? Kicia już przy chrupkach swoich... Nie, Kicia się gdzieś schowała. Także słuchajcie, o, ja muszę się tym zająć, tak? Tak? A potem pan pizzę przyniesie, no. No właśnie. Dobra. To tyle, tak? Cieszysz się, że jesteś w domu sushi? Cieszysz się? Tak? Że nie chodzisz w dwóch ubrankach na raz? No, tylko w jednym. Hm? Już cię karmię. Już was karmię właściwie, tak? Nie martwcie się. Lew wrócił z łowów i dokumentuje zwierzynę. A co to? Cała pizza z tak, pieczarkami? Cała z pieczarkami. Co się stało? No, stwierdziłem, że będę jak słoń. Nowe smaki muszę poznawać. Degustować. No, to pamiętam, że ostatni raz, jak to vlogowałam, to mówiłeś, że jak coś jest dobre, to nie wolno tego zmieniać. Nie wolno, ale wiesz, to jest trzecia pizza w tym tygodniu, więc mogę sobie pozwolić na odrobinę fantazji. Trzecia pizza w tym tygodniu, słyszycie to? A ile lasagni zjadłeś w tym tygodniu? W tym tylko jedną. Ale mamy środę. Ale mamy środę, więc... No, na pewno jeszcze. Nie, ja już nie wleci lasagna. Nie? Nie, nie, nie. No, zbieramy się, jemy. Buty tu zdejmę. Lewek. Kolga, masz kolbę, wszystko masz. Talerzyk? Poproszę. I łyżeczkę do sosu. Pędzę. Wygląda apetycznie. Tak, wygląda dobrze, sprawdzę. No nawet nie zjarali jakoś nie bardzo. Nie zjarali, bo stałem i patrzyłem. Na ręce. Tak. I co powiedziałeś? Że słoni lubi spalonych. Oni mówią, bo oni tak. O Jezus, słoni lubi spalonych. Jezus Maria, dobra, jest to mi. Tym razem. Tego się nie da zrobić jedną ręką. Pyk. Ja się nie będę pokazywać, bo już jestem wysmarowana w kremach, w piżamie, rozczochrana. Ale gotowa, żeby przyjąć placek. Nie lubię, jak tak źle pokroją, mi się tak brzydko rozsypa, bardzo tego nie lubię. Energicznym musisz ruchem to robić. Dobrze. Co ty od razu dwa sobie bierzesz? No, bo potem Milew, wiesz, zabierze. Wiesz, jak jest. Wybierasz, tak? Tak. Największe? Mhm. Weź się! Lew powiedział, że mogę tylko trzy zjeść, więc wiecie. Co za cwaniak. Z pizzy odzierać w jednego dwa. A tam sushi jeszcze w kolejce. Człapie na dole. A on... Sushi tylko skórki jaką. Nie będzie poszkodowany. Szybko, bo wystygnie. Dobra, słuchajcie, to myjemy. To by było już na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego vloga, także żegnamy się. Pa! Smacznego Lewek. Pa. Miłego dnia. Wam życzę miłego wieczoru. Pieczarka z serem, jaka petarda. Widzicie? Rozumiecie, dlaczego rzadko gotuję. Lew nie lubi. No pizza drożeje, powiem ci szczerze, że to naprawdę. Pamiętam, jak była po 22 zł. A teraz? 30?